jeśli dzisiaj mamy możliwość się modlić o jakieś rzeczy, które właśnie oczekujemy, że Pan da, to tak jak ci, którzy modlili się o Piotra, powinniśmy zakładać przez wiarę, że Bóg ma moc wykonać to, o co Go prosimy. I to jest zupełnie inna modlitwa niż taka modlitwa, która właśnie tam została ujawniona w przypadku Piotra. Kiedyś słyszałem taką historię, że wierzący, zmartwieni tym, że nie było długo deszczu w Stanach Zjednoczonych, w końcu postanowili, że będą się na zgromadzeniu modlić o deszcz, że po prostu to tak się dało we znaki, że po prostu zostało to ogłoszone, że będzie specjalna modlitwa o deszcz. I wszyscy tam szli na to zgromadzenie. I kluczowe dla zrozumienia tego było to, że jedna dziewczynka szła w kaloszach z parasolem na to spotkanie. I my też, jeżeli modlimy się o coś, to żeby nie było tak, że my się o coś modlimy, Pan to da i to będzie jak w tym chińskim przysłowiu. Oby spełniły się Twoje życzenia. Bo jeżeli byśmy poszli, na przykład modlilibyśmy się o coś i Pan by to dał i ta odpowiedź byłaby wtedy dla nas być może takim zaskoczeniem, że no, nawet by nam mogło to przyczynić szkód. Więc jeżeli jesteśmy nastawieni na coś, że chcemy od Pana, to od razu zróbmy na to miejsce w swoim życiu, żeby to nie było dla nas przykrą niespodzianką, że Bóg odpowiedział na to, o co się modliliśmy. Jeszcze odnośnie, dlaczego nie widzieliśmy tej modlitwy później w Dziejach Apostolskich i w Nowym Testamencie. Ostatnio mieliśmy brata, który wskazał, że też nie widzieliśmy nigdzie później i nigdzie w Nowym Testamencie modlitwy do Ducha Świętego. I to, że czegoś nie ma w Nowym Testamencie, jest dla nas ważną wskazówką, żeby właśnie pewnych rzeczy, których nie ma, zastanowić się, czy przypadkiem nie ma ich, bo nie mamy ich praktykować. Jeśli chodzi o Łukasza, 11 rozdział, on też dawno mi leżał na sercu w połączeniu z Mateusza, 6 rozdział, odnośnie tej właśnie modlitwy, więc bardzo się ucieszyłem, że Pan dzisiaj ten temat dał nam poruszyć. I tutaj jest ważna rzecz, że ta modlitwa została dana przez Pana jako modlitwa do praktykowania sam na sam z Bogiem w ukryciu. Bo tutaj jest wyraźnie powiedziane, a gdy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i była to intymna modlitwa sam na sam, jeden na jeden, ten, który się modli z tym, który wysłuchuje. Bardziej to widać właśnie w Mateusza 6, gdzie Pan Jezus to w kontraście do modlitw publicznych pokazuje. Bo jest powiedziane wyraźnie, ja przeczytam z Mateusza 6, od początku może. Pilnujcie się, abyście waszej pobożności, jałmużny nie dawali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie. Mocny akcent na to, że to ma być schowane. Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa ręka, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie. I potem Pan Jezus dokładnie w tym samym charakterze mówi o modlitwie. 5 wiersz. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale gdy ty się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi i módl się do Twego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie.
A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Wy więc tak się módlcie, Ojcze nasz. Dokładnie ta modlitwa, ten przykład jest dany jako modlitwa w ukryciu, sam na sam. I dlatego nie widzimy później uczniów, żeby się z tą modlitwą afiszowali. Oczywiście oni jej nie recytowali, bo nie o to chodzi, tylko ją po prostu w tym charakterze, jak Paweł nam to dzisiaj z łaski Bożej przedstawił, stosowali, żeby po prostu było to sam na sam z Bogiem. I jest taka opowieść o znanym kaznodziei Spurgeonie, który płynął statkiem i była pogoda taka, że on nie mógł dopłynąć. I było oczywiście modlitewne spotkanie na tym statku, bo to były czasy, kiedy było dużo ludzi wierzących. I odnośnie tego 7 wiersza, a modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni tam się modlili na różne sposoby, a Spurgeona tam nie było. I było widać, że ta pogoda wcale nie zamierza się poprawić, jest fatalnie. I w końcu, bardzo podobnie jak do Jonasza, w końcu go znaleźli gdzieś tam i mówią, a ty czemu nie bierzesz tym udziału? I zaprosili go. I on przyszedł i pomodlił się. Pomodlił się, Panie Jezu, jeśli mamy dotrzeć, to daj właściwą pogodę. I skończył, powiedział amen. No i jakoś tak wyłączył się z tego. I natychmiast pogoda się zaczęła poprawiać. Jeżeli chcemy wymusić coś na Bogu, to nie jest to grzech, ale jest to śmieszne, bo Bóg wie o tym, czego potrzebujemy jeszcze zanim poprosimy. Więc modlitwa nie jest nadrzędna nad posłuszeństwem. Więc jeżeli my mamy modlić się, to podstawą jest to, żeby to robić w uniżeniu. Dawca to jest Ojciec, my jesteśmy biorcą. Nie może być tak, że ja, tak jak dziecko w sklepie, kładę się na posadzce, bo chcę tego cukierka. Przecież to nie jest właściwe postępowanie dziecka Bożego. Ale tak widzimy w świecie, że dzieci czasami terroryzują swoich rodziców. I ja ze zdziwieniem widzę, że niektóre dzieci dostają. Mało tego, sam jako ojciec nieraz uległem tego typu terrorowi. Ale to nie jest rzecz wzorcowa. Nie bądźmy takimi osobnikami, bo to nie jest zgodne z myślą Bożą. To jest generalnie tak, że skoro mam zaufanie do Ojca, że On wie, czego potrzebuję, zanim poproszę, to właśnie dlatego w Nowym Testamencie głównie są podziękowania. I Stanisław Pietrzyński kiedyś, jak z nim rozmawiałem o modlitwie listownie, napisał, że on nawet nie widzi potrzeby, żeby się prosić za bardzo, tylko bardziej dziękować. Bardzo mnie to wtedy uderzyło, bo byłem młodym wierzącym i ja byłem bardziej wtedy nastawiony na proszenie, daj, 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 Bóg ma piawkę Grzegorza, daj, daj. Nie, to właśnie mnie zszokowało, bo on wtedy skazał bardziej prosić. Oczywiście. Dziękować. Dziękować, przepraszam, bardziej dziękować. Bardziej uwielbiać, bardziej być nastawionym, bo czy jakiekolwiek skarby tego świata w porównaniu z Panem Jezusem są cokolwiek warte? Nie. Więc jeżeli Bóg dał nam Syna, żeby ofiarować Go za nas, to wszystko inne, czy to będziemy mieli, czy nie będziemy mieli, zupełnie nie ma żadnego znaczenia.